Muzeum Historii Katowic no ma, jak wiemy, długą tradycję. 40 lat to jest przecież długi odcinek czasu. Patrząc w genealogicznych wymiarach, to jest więcej niż jedno pokolenie. Oznacza to przecież wyraźnie, że w Katowicach do tegoż Muzeum Historii Katowic przychodzi już drugie pokolenie. Pokolenie tych, którzy tu chodzili przed 40 laty i teraz to kolejne pokolenie. To muzeum ma jedno chyba bardzo wielkie znaczenie. Jest to muzeum historyczne, ma przymiotnik, ale przecież ma w swojej działalności działy takie jak etnografia, sztuka, fotografia. Ma przecież kilka budynków. Ma zabytkowy kościół, który został przeniesiony z Syrynii, bogaty, zabytkowy, drewniany kościółek. On prawdopodobnie około 1510 roku był zbudowany, ale przeniesiony w 1938 roku do Katowic. Muzeum to jest o tyle specyficzne, że jest to muzeum, no zresztą nie tylko to, ale to jest muzeum miejskie. I ono prezentuje również miasto, tradycje miejskie, ma dział etnografii, ale to jest etnografia miasta. Ta etnografia miasta jest dosyć trudnym zadaniem, tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze jedną rzecz bardzo istotną. Mamy etnografię miasta, tych bogatego mieszczaństwa i tu, gdzie jesteśmy. To są te pomieszczenia mieszczańskie. Jak to wyglądało? Jak to kiedyś wyglądało? To jest promocja tego wszystkiego, ale przecież mamy też mieszkanie zwykłego górnika niedaleko, tu w Nikiszowcu, prawda? Czyli pokazanie i jednej, i drugiej tej warstwy, które tu mieszkała ludzi, pokazanie tego. Jakie są wyzwania? Wyzwania są duże, bo jeżeli idziemy na przykład w Puławach do świątyni Sybili, to na górze jest napis bardzo charakterystyczny. To, czym charakteryzuje się muzeum. Przeszłość przyszłości. To jest wyzwanie bardzo charakterystyczne. Ma zatem dokumentować przeszłość i przekazywać młodym pokoleniom. Wyzwaniem badawczym, ale wyzwaniem każdego z nas jest również to, że ludzie chcą wiedzieć, jak żyli, jak mieszkali, czym się zajmowali nasi przodkowie. Jest to zatem wyzwanie dla muzeum, aby pokazać, jak tu drzewie, jak to tak ładnie w tym staropolskim języku, jak tu drzewie bywało. Ludzie się tym interesują. Na 40-lecie. No przede wszystkim trzeba pogratulować władzom, kolejnym dyrektorom tutaj, pani Lipońskiej-Sajda, która była właściwie pierwszym takim oficjalnym dyrektorem, która tworzyła to muzeum przed 40 laty. Jakkolwiek powiedzmy sobie, że najpierw to była oddział Muzeum Górnośląskiego, dopiero po 2 latach, dokładnie też w styczniu przemianowany na samodzielne. Więc mamy tu dyrektorów, którzy dbają o to środowisko. Dyrektorów, którzy są związani z tym środowiskiem. To jest bardzo istotne. To są ludzie, którzy tu byli wychowani, którzy z tym środowiskiem są związani i dla tego środowiska działają. Jakie życzenia? Jako rozwijanie dalej, zbieranie tej informacji, bo to wszystko ginie. To jest przekazywanie tych dziedzictwa kulturowego do następnych pokoleń. A więc za zbieranie informacji. To oczywiście jest i trudne, i kosztowne. Trzeba o tym też pamiętać, ale to musimy robić, bo ludzie nie doceniają tego, co było kiedyś w naszym powszechnym użyciu i to jest wyrzucane. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest wychodzenie szerzej. Przecież dzisiaj muzeum ma nowe wyzwania. My na to chyba mniej zwracamy uwagę. Już pamiętam moje czasy szkolne. Muzea tam prawie jeszcze nie grały rolę w edukacji szkolnej. Dzisiaj przecież mamy lekcje szkolne w muzeach. Jest to zalecane. Muzeum ma zatem świadczyć również usługi dla tego młodego pokolenia. I tu jest jedna rzecz bardzo istotna. Właściwie jesteśmy przyzwyczajeni do przekazu ustnego w formie pisma. A to jest przekazywanie w postaci widoku, wizualizacji tego. I właśnie temu służy to muzeum, piękne wystawy o dziejach Katowic, które tutaj mamy, podzielone na czasy przedmiejskie i czasy pomiejskie, jak już miastem Katowice się stały. To jest przekazywanie, jak tu było. Ludzie bardziej pamiętają to, co widzą. Wiemy dokładnie z badań psychologicznych, że większość ludzi, bezwzględna większość, bardziej ma pamięć wzrokową niż pamięć słuchową. Ja życzę dyrektorowi, życzę muzeum dalszego rozwoju, przezwyciężyć te wszelkie problemy. Jest tu wielkim problemem również dla tego muzeum, ten budynek.
po to, żeby dostali się ludzie starsi, no nie mamy windy na przykład, żeby tutaj wyżej wyjść, nie wszyscy są w stanie pokonać te parę schodów. Problem udostępniania jest tu bardzo ciasno właśnie, to jest budynek dosyć mały, ale na to, co tu jest, i tak wydaje mi się, że trzeba złożyć serdeczne gratulacje. Pani dyrektor, która kiedyś tu była dyrektorem, czyli pani Sajdak, ale również obecnemu dyrektorowi, który to rozumie i który stara się rozwinąć to. To jest problem ściągnięcia tu ludzi i przekazanie tego dziedzictwa kulturowego, które się charakteryzowało niegdyś Katowice. I tego chciałbym rzeczywiście życzyć dyrekcji, muzeum, wszystkim pracownikom.